Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski. Dzień dobry. Oto najważniejsze tematy naszego programu informacyjnego. Spotkania z pracownikami. Orlen obecny w Bawarii. Głosuj na naszych sportowców. Pracownicy, jubilaci pracy i wreszcie emeryci, byli pracownicy firmy, to adresaci cyklicznych spotkań organizowanych przez pracodawcę, by wspólnie z nimi świętować jubileusze prywatne i zawodowe. 13 i 14 listopada w Domu Technika w Płocku gościliśmy byłych pracowników obchodzących jubileusz 70, 75 i 80-lecia urodzin. Życzenia złożył członek zarządu do spraw operacyjnych Józef Węgrecki. Są to ludzie, którzy przepracowali często w tej firmie całe swoje młode lata, dużo wspomnień. Pomysł w ogóle był taki, żeby ci ludzie się po raz kolejny spotkali, żeby mogli spojrzeć na siebie po latach. Oni czują się docenieni. Jubilaci otrzymali symboliczne upominki oraz kwiaty. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Dla emerytów jest to niesamowity dzień, na który czekają cały rok. Tu jest możliwość spotkania się z wszystkimi, którzy pracowali, powspominania, łzy wzruszenia i podziękowanie za to, że zarząd firmy pamięta o jubilatach, o emerytach. Spotkanie z jubilatami w Płocku było kolejnym tego typu wydarzeniem organizowanym w tym roku przez Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi. W całej Polsce zorganizowano 13 takich spotkań. W Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie oraz w Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Włocławku. Swoje jubileusze świętowało ponad 500 osób. Niedawno mówiliśmy o nowym słowackim rynku paliw, na którym pojawiły się nasze stacje. Dziś o naszej sieci w Niemczech, a konkretnie w Bawarii, która była jedynym landem, gdzie jeszcze nie byliśmy obecni. Od teraz nasze stacje są na terenie całego kraju naszych zachodnich sąsiadów. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako siódmą sieć stacji paliw. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku nasz segment detaliczny wypracował około 600 milionów złotych więcej w wyniku operacyjnego niż rok wcześniej. Nowa stacja została uruchomiona w formacie co-brandingu, łączącym lokalną markę Star z logiem PKN Orlen. Do tej pory Orlen funkcjonował na rynku niemieckim tylko pod marką Star, która stała się w Niemczech symbolem innowacyjnych stacji benzynowych spełniających potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. Od teraz marka Orlen będzie bardziej rozpoznawalna na niemieckim rynku. W ciągu najbliższych kilku lat nasz koncern chce zbudować jedną międzynarodową markę Orlen na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność. Przed nami ostatnie tygodnie 2019 roku. To czas podsumowań i wszelkiego rodzaju konkursów. Na ich rozstrzygnięcia przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale już dziś można podejmować decyzje, które wpłyną na końcową klasyfikację. Na przykład w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca 2019 roku. Jak co roku, kapituła plebiscytu wybrała najlepszą dwudziestkę, ale dalsze losy konkursu leżą w rękach kibiców. Szczegóły głosowania w przeglądzie sportowym. My zachęcamy do głosowania na reprezentantów Grupy Sportowej Orlen. Już teraz nasi mistrzowie ze specjalnym apelem do naszych widzów. Cześć, Iga Baumgart, witam. Cześć, Mateusz Rudyk. Serdecznie zapraszam do głosowania w 85. plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku 2019. Zachęcam do głosowania, liczymy na Was. Rok 2019 był dla mnie bardzo owocny i najlepszy jak do tej pory. Zdobyłam praktycznie medale wszystkich imprez od Mistrzostw Europy na hali po Mistrzostwa Świata na stadionie. Mam nadzieję, że w Tokio również sztafeta 4x400 stanie na podium. Z obecnego sezonu jestem bardzo zadowolony. Zacząłem od brązowego medalu Mistrzostw Świata, a teraz niedawno zdobyłem też i brązowy medal Mistrzostw Europy. Oby tak dalej. Kibicujcie i trzymajcie kciuki za Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku w Tokio. Kierunek Orlen to jeden z programów stażowych realizowany w naszym koncernie. Uczestnicy tegorocznej edycji odwiedzili kolejną spółkę z grupy kapitałowej. Tym razem był to włocławski Anwil. Na co dzień stażyści zdobywają doświadczenie w 6 spółkach grupy kapitałowej. Są to PKN Orlen, Anwil, Orlen Cuk, Orlen Laboratorium, Orlen Południe oraz Orlen Serwis. Oprócz zwiedzania części produkcyjnej, stażyści wzięli udział w warsztatach rozwojowych. Na warsztatach dowiedziałam się, jak profesjonalnie napisać CV oraz jak dobrze wypaść podczas rozmów rekrutacyjnych. Na co dzień jestem stażystką w Anwilu.
w Zakładzie Gospodarki Energetycznej i Wodno-Ściekowej. Spotkania w poszczególnych spółkach dają możliwość poznania, jak bogata jest oferta i możliwości produkcyjne poszczególnych podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej Orlen. Czy lotnisko Chopina w Warszawie może być najliczniej odwiedzanym muzeum? Dlaczego nie, skoro stało się domem dla historii najcenniejszych polskich zabytków? To właśnie ich zdjęcia wraz z opisami są dostępne dla podróżnych, a organizatorem wystawy jest Fundacja Niepodległa, mecenasem PKN Orlen. Kalwaria Zebrzydowska, Kopalnia Soli w Bochni, Kanał Augustowski czy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu to tylko niektóre ze 105 obiektów, których zdjęcia można podziwiać na lotnisku. Wystawa Najcenniejsze dziedzictwo – odkryj nasze pomniki historii pokazuje różnorodność i bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez pryzmat obiektów o statusie pomnika historii, czyli miejsc szczególnie zasłużonych dla kształtowania się polskiej historii, tradycji i kultury. Są one świadectwem wielokulturowości, zamiłowania do sztuki i dobrego smaku, opowiadają o różnych obliczach polskiej tożsamości, wskazują na ciągłość polskiej kultury, która przetrwała mimo burzliwych dziejów kraju. Wielkoformatowe wydruki fotografii opatrzono eksperckim komentarzem. Towarzyszą pasażerom na każdym etapie podróży. Od stacji kolejowej przez terminal odlotów po halę odbioru bagaży i przylotów. Prezentowane obiekty to wielokrotnie miejsca ważne i kluczowe dla polskiej historii, a dziś nieco zapomniane. Wystawa będzie udostępniana do końca sierpnia 2020 roku. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.